wejdź, doktor już czeka. Chwileczkę. Żadnych zwierząt. Kogo tam wieziesz? No, dziecko w wózku. Dziecko? W takim razie mam dla niego prezent. Cześć, kochanie. Ej, to nie jest dziecko, pies? Wynoś się ze szpitala, żebym cię tu więcej nie widziała. Straszne. Muszę teraz wyrzucić tę zabawkę. Wow, no co za kształty. Zrobią mi tu takie? Chodźmy. Wstać. Żadnych zwierząt. Widzicie znaki? Spadać mi stąd. Cześć, jestem twoją nową koleżanką z sali. Mam na imię Candy, a ty? Wszystko w porządku? A, no tak. To moje chomiki. Przecież nie mogłam ich zostawić samych w domu, kiedy będę w szpitalu, więc musiałam szybko coś wymyślić. Tylko spójrz, jakie to słodziaki. Uroczy, prawda? Ojej, jesteś taki smutny? Też tęsknisz za swoim zwierzakiem? Możesz pobawić się moimi. Dzień dobry, muszę zmienić opatrunek. Wejdź, chociaż stój. Żadnych zwierząt. Zabieram ci szura. Dobra, daj go szybko do pudła. Oddam ci go, kiedy będziesz wychodzić. Idź już. Jak mam przemycić mojego karalucha Pita? O, mam pomysł. Przepraszam, mam wielkiego guza i bardzo mnie boli. Mogę wejść bez kolejki? Proszę, proszę. Kate, przyszłam cię odwiedzić. Tu jestem. Cześć, Candy, co z twoją głową? Co? A, to niespodzianka. Pokażę ci twojego nowego przyjaciela. Karalucha Pita. To dla ciebie, żebyś szybko wyzdrowiała. Wow, jesteś prawdziwą przyjaciółką. Daj mi go podtrzymać. Jest taki słodki. Witam, mam wizytę u lekarza. Wszystko fajnie, ale co to? Chomik? Pomyliłaś szpital z kliniką weterynaryjną? Oddaj go i idź do swojego lekarza. Co? Nie można wnosić zwierząt? A moje rybki? Mam pomysł. Zaraz przebiorę się za lekarkę. No całkiem mi pasuje. Doktor Candy. Będę tego potrzebować. Zamierzam umieścić moje rybki w kroplówkach. Powinno się udać. Cześć, mam tu kroplówki pacjentów. Mogę? No to świetnie. Mam nadzieję, że wypijemy dziś razem herbatkę. Psst, Kate, to ja. Przyniosłam ci Roberta i Harry'ego. Włożę ich do szklanki. I hop, jeden na wolności. Drugi jeszcze nie. Poczekaj, Harry, chwileczkę. Wypuszczę cię, żebyś zobaczył się ze swoją przyjaciółką. Kate, proszę. Wow, super. A ci celebryci tacy dziwni. Zaschło mi w gardle, muszę się napić. Co jest w tej szklance? Ryba? Ale jak ona się tam dostała? Ej, czy to wasza ryba pływa w mojej szklance? Ryba? Pewnie zjadła Roberta. Dzień dobry. Co to takiego, pies? Nie, no z nim nie wolno wejść. Szkoda. No to wracam do domu chora. Chodź, Rex. Moja mała myszko. Jedz, nabieraj sił. No dalej. Czekaj, co? Nie wolno wchodzić ze zwierzętami? Ale mam pomysł. Wiem, jak cię przemycić. Jesteś moim szpiegowskim gryzoniem. Będę na ciebie czekała na oddziale. Uciekaj, mój mały przyjacielu. No i nie mogę zapomnieć o serze. Myszka go bardzo lubi. Dzień dobry, ja do lekarza rodzinnego. Masz tam jakieś zwierzątko? Co jest pod czapką? Pokaż. Zwierzątko? Jak możesz tak o mnie myśleć? Sama sprawdź, pusto. Pusto. Dziękuję. To dokąd mam iść? Dobrze, do widzenia. Cześć, Lili. Przyprowadziłam ci przyjaciela, ale najpierw musimy go znaleźć. O! Użyję do tego sera. Zwabię go. Tutaj jesteś. Brawo. Oto twój nowy przyjaciel. Myszka jest prawdziwym szpiegiem. Opowie ci o tym później. Sprawdźmy koszyk. Co my tu mamy? Psa, rybę? O nie, to jaszczurka. Zwariowałaś? Zabieram ci tego małego płaza. Jesteś w szpitalu. A teraz zmykaj do lekarza.
Ojejku, jaka surowa pielęgniarka. Ale ja mam tylko małego ślimaka Garego. Nie pójdę bez niego. Muszę coś wymyślić. Mam. Udam, że jestem szpitalną kucharką. Nie sądzę, żeby pielęgniarka zaglądała do garnków zwykłego kucharza. Schowam Garego, żeby na pewno go nie znaleziono ani nie wywąchano. Świetnie. Teraz ja muszę się przebrać. No i gotowe. Mam nadzieję, że mi się uda. Dokąd tak lecisz? Muszę cię sprawdzić. Jesteś nowa? Fu, co to za papka? Dobra, pospiesz się i spadaj stąd, bo ten zapach sprawi, że wszyscy uciekną. Witajcie, drodzy pacjenci. Przyniosłam śniadanie. A na śniadanie mamy pyszną owsiankę. Kto jest głodny? No, dawajcie talerze. Chcesz? Proszę bardzo. Ale musisz wszystko zjeść. Sprawdzę i nie kręć mi tu nosem. Kate, cześć. To ja, Candy. Nie poznajesz mnie? Przyprowadziłam ci kogoś. Normalnie zwariujesz. Spójrz, to ślimak Gary. Poznajcie się, czyż nie jest słodki? Witam, mam wizytę u lekarza. A co to ma być, królik? Co wy mi tu jeszcze za stwory nas nosicie do szpitala? Niech siedzą w domu. Wkładaj go do pudełka i wchodź. Szybko, szybko, kolejka czeka. Jak to nie wolno wprowadzać zwierząt? To straszne. Ale mam pomysł. Wsadzę plecak pod sweter, może uda mi się udawać ciężarną. Dzień dobry, ja na USG. Ojej, dziewczyna w ciąży. Chwileczkę, muszę cię osłuchać. Posłuchajmy, co mówi twoje dziecko. Co u ciebie? Ojej, słyszę jakieś zwierzę. Może nawet kota. Pokaż mi swój brzuch. Co ty wyprawiasz? Moje dziecko zna już odgłosy zwierząt. Czy to jakiś problem? Przepraszam. Dobrze, no to już robimy badanie. Podejdź tu, proszę. Zapraszam. No i co my tu mamy? Czworonożnego człowieka? Ty oszustko. Wynoś się z mojego szpitala. Miałam rację, to kot. No co za bezczelność. Ups, przepraszam, no to ja spadam. Ach ci kociarze. Myślę, że w końcu doczekam się niekończącej się czekolady. Będziemy mogli ją jeść wiecznie. Chyba brakuje tu jeszcze płynu z tej probówki. Nie, wszystko zepsujesz. Nie zamierzam niczego psuć. Ojej, spójrz, coś jest nie tak z tą czekoladą. Rusza się. Wow, doszło do czekoladowej eksplozji. Masz teraz całą twarz w czekoladzie. Ty też. O dziwo, nawet iPhone zrobił się brązowy jak tabliczka czekolady. Tak, to czekolada. Jest naprawdę pyszna. Serio, nie wierzę, daj mi spróbować. Zgadza się. Czekolada smakuje bombowo. Ojej, spójrz, to prawdziwe złoto. U mnie też, no to kto ma czekoladę? Moja sztabka naprawdę ładnie pachnie, więc mam nadzieję, że ja ją mam. No to próbuj. Tak, to ja mam czekoladę. Nie potrzebuję żadnego złota. Tak? Może ja też mam czekoladę. Trzeba to sprawdzić. Jak? Czekolada? Nie, spójrz, złamałam wszystkie zęby. Jak mam teraz żyć? Ojej, tak. Ale nie martw się, mam plan. Nikt nie wie, ale tak naprawdę jestem dentystą. Otwórz usta, naprawię ci zęby. Nie potrzebuję twoich starych. Mam lepszy pomysł. Daj mi złoto. Wow, bardzo dziękuję. Nie ma za co, w końcu jestem lekarzem. Podnieśmy klosze z zamkniętymi oczami. W ten sposób będzie weselej. Jaki naiwny. O nie, na pewno nie zjem ostrej papryczki. Ale Alex zje z przyjemnością. Alex, czas na sprawdzanie. O, mam czekoladową papryczkę. O nie, a ja mam zwykłą. Pewnie jest bardzo ostra. Ale o tym dowiesz się sam. W międzyczasie mogę spróbować mojej słodkiej papryki. Bo ja mam papryczkę z prawdziwej czekolady. Dobra, teraz chyba muszę spróbować mojej. To dziwne, wcale nie jest ostra. Spójrz, ma w środku czekoladę. Skoro ja mam czekoladę, to co jest w twojej, Barbie? Co tam jest? A, to ostra papryka! Pomocy!
Nawet nie wiem, jak ci pomóc. Myślę, że woda powinna cię uratować. Jest gorąca! To jeszcze bardziej pogarsza sprawę. Czekaj, zaraz wracam. Dopóki sobie gdzieś chodzisz, sama sobie poradzę. Spryskiwacz mi pomoże. Przyniosłem całe wiaderko mleka specjalnie dla ciebie. Nie! Ugasiłam pożar bez twojego mleka! Wow, popyt jest niesamowity. Można go naciskać i się relaksować. Zgadzam się, ja też uwielbiam popyty. Ale czy nie uważasz, że to dziwne, że naciskamy obydwa? Jeden z nich powinien być czekoladowy. Ale ja nie mogę nawet swojego ugryźć. Spójrz, jest na nim jakiś znak. To znak zapytania. Ja też mam taki na jednym z moich guzików. Naciskajmy. To mi się podoba. Teraz mam nie tylko gumową zabawkę, ale także czekoladową kolę. A przy okazji w środku jest mnóstwo czekolady. Czekolada jest taka dobra. Na pewno mleczna. To moja ulubiona. Mam pomysł, jak połączyć czekoladę i popyt. Popyt to doskonała forma, do której można wlać czekoladę i uzyskać zabawny, nietypowy kształt tabliczki. Do tego celu wystarczy zwykła mikrofalówka. To jest to! Teraz mam fajny i bardzo smaczny czekoladowy popyt. Daj mi chociaż spróbować. Nie ma mowy. Poradzę sobie bez ciebie. Możesz siedzieć i zazdrościć mi tego, jakie to jest pyszne. Chci wózka. Co ja tu tak długo siedzę? Przecież też mam kolę. I też mogę ją wylać na popyt i uzyskać coś smacznego. Najważniejsze tylko, aby włożyć je do mikrofalówki. Co można zrobić ze zwykłej koli? Wkrótce się o tym przekonasz. Aj, to boli! Zobacz, co zrobiłeś. To był przypadek. Bardzo się spieszyłem i chciałem spróbować mojego pysznego lizaka z koli. Jest taki dobry. Daj mi spróbować. Oczywiście, nie jestem chciwy. Poza tym ten lizak jest zbyt lepki. Zamiast tego wolałbym dostać twój batonik czekoladowy. Dobra, bo beze mnie sobie nie poradzisz. Najwyraźniej potrzebujesz pomocy. Uważam, że to była świetna zabawa. Zgadzam się. Kurczę, tylko kaktusa tu brakowało. Ja też mam kaktusa. I pewnie jest bardzo kłujący. Aj, to prawda. Bardzo kolący. Tak? W takim razie muszę sprawdzić mojego. Wiem, można po prostu spróbować igły. Jak to dobrze smakuje. To nie są igiełki, to pyszne herbatniki. Jest ich tak dużo. Zamawiam ostatniego. O rany, mój kaktus nie ma już igiełek. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Jest niesamowity. Tak jak twoje brązowe zęby. Przestań gadać. Jedz swoją porcję. Mój kaktus jest prawdziwy, więc nie da się go tak łatwo zjeść. Mam jednak fajny pomysł. Aby igły nie przeszkadzały mi w jedzeniu, trzeba je po prostu zgolić. Ostrożnie! Wszystkie śmieci lecą prosto na mnie. Przepraszam, nie zauważyłem. Teraz mam przed sobą łysego kaktusa. Ale po co go tak gryźć, skoro można spróbować wycisnąć z niego to, co najsmaczniejsze? Sok! Fu, to ohydne! Też chcę spróbować, daj mi! Możesz wszystko wypić. Ojej, fu, zaraz zwymiotuję! Mówiłem ci, że to jest obrzydliwe. To najgorszy sok, jaki kiedykolwiek piłam. Hurra, nowy iPhone! Jeśli ty masz prawdziwego, to ja mam czekoladowego. Zgadza się, jest w 100% czekoladowy. Patrz, to pierwszy na świecie elastyczny iPhone. Jest również jadalny i pyszny. Myślisz, że twój czekoladowy iPhone jest fajny? Nie jest. Najważniejsze jest to, że mogę sprawić, że wszelkiego rodzaju smakołyki pojawią się przede mną. Na moim talerzu znajdzie się wszystko, co tylko chcę. Mogę spróbować? Spa!
Daj, chcę sama zjeść te wszystkie słodycze. Oj, wcale nie chcę jeść karalucha. Aleks, proszę bardzo, tu jest porcja dla przyjaciela. Dzięki. A, to karaluch! Spadaj stąd! Fu, co za ohyda! To naprawdę karaluch. I jest na twojej głowie. Co? Nie pozwolę ci mnie zjeść, uciekaj! Uff, chyba już po nim. Tak, a w nagrodę mam całą masę smakołyków. Wow, Barbie, zobacz, to prawdziwy aparat. Zrób mi zdjęcie. Chcę mieć ładną fotkę. No dobra. Wyszło fajnie. Aleksa, może mi teraz zrobić zdjęcie? Ja też chcę mieć ładną fotografię. Z łatwością. To jest bardzo zabawne, powiedziałbym, że nawet śmieszne. Śmieszne? Pokaż. Czemu mnie tak sfotografowałeś? Przecież ja ci zrobiłam takie fajne zdjęcia. Kurczę, nie mam czasu na smutek. Mam czekoladowy aparat fotograficzny. Ciekawe, jak dobry jest. Widziałeś to? Zamienił okulary w czekoladę. Nie tylko to widziałem, ale to jem. Pewnie nie zostawisz mi nawet kawałka. Ale to nie szkodzi, bo zamienię w czekoladę moje buty. To świetny pomysł. Super, teraz moje stare tenisówki zamieniły się w pyszną czekoladę. To jest takie fajne. Mogę chociaż troszeczkę ugryźć, proszę. A ja dam ci za to mój aparat. Nie ma mowy. No to sam ci go podkradnę. Nie odważysz się. Ups, co się stało? Wygląda na to, że gaduła Barbie nie odezwie się teraz do mnie ani słowem. Mógłbym ją nawet zjeść i nic by się nie stało. To jest takie fajne i pyszne. Barbara ma szczęście, ma całą miskę popcornu. Nick ma trochę mniej, ale mu to nie przeszkadza. Z kolei Julie ma pecha, ma tylko jedno ziarenko. Julie, zaczynaj! Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Gdzie jest moja prostownica? Właśnie tego mi trzeba. Szybko i pysznie. Super, ja następny. Też zamierzam szybko zrobić ten popcorn. Nikt nie mówił, że pracujesz jako szef kuchni. Notujcie przepis, bierzemy patelnię i wsypujemy na nią ziarna popcornu. Czekamy kilka minut i gotowe. O, dziewczyno, uważajcie! Wow, Nick, to jest naprawdę wybuchowy przepis. A ja mam swój własny sposób na robienie popcornu. Mieszamy kolę z sosem tabasco i dajemy ją do wypicia naszemu przyjacielowi. Coś jest z nią nie tak. Dlaczego tak piecze? Właśnie tego potrzebowałam. Dzięki, Nick. Piecze, piecze! To jest takie dobre. Barbara i Nick mają tak dużo żelkowych oczu, a Julie ma tylko jedno. Tak mało? Dobrze ci tak. Nick, jeśli nie zauważyłeś, Julie nie jest w nastroju do żartów, więc dostaniesz za swoje. Nie musisz od razu mnie bić. Będę musiał się na tobie odegrać. Nick, co ty znowu wymyśliłeś? Wyciskasz keczup do oka? To okropne. Julie, możesz zjeść moje oko. Proszę. Co? To naprawdę twoje oko? Tak, trzymaj. A, zabierz to ode mnie! Barbara, uważaj, zjadłaś oko Nika! Tylko nie to, uratuję cię! Ostrożnie! Filiżanka mocnej kawy o poranku jest właśnie tym, czego potrzebuję. Co to jest? To oko! A! Ale z was żartowni się! Teraz moja kolej. Jakie to pyszne, mogłabym jeść to bez przerwy. Co za apetyt! Teraz moja kolej, włączam tryb turbo. Pyszności! Ojej, Nick, zjesz to wszystko na raz? Mógłbyś przynajmniej podzielić się z dziewczynami, są takie głodne. Tylko jedno oko, proszę. Nie, są moje. Nick, nie możesz jeść tylu żelkowych gałek ocznych na raz. Już za późno, teraz masz oczy dookoła głowy. Fu, nie zjem tego, zabierzcie to ode mnie. Jedna porcja, poradzę sobie z tym. Co to jest?
Weźcie się w garść, dacie sobie radę. Zacznę pierwsza. Barbara, to nasiono, nie jedz go, musisz je zasadzić. Ostrożnie. Uważaj, gdzie wyrzucasz ziemię. Zaraz cię zasadzę. Rośnij. No dlaczego nie rośnie? Musisz trochę poczekać, daj mu czas. Zacznę. Najważniejsze, żeby zjeść to szybko, tak aby nie poczuć smaku. Obrzydliwość, muszę natychmiast co czymś popić. To jest to. Pożyczę, muszę pilnie podlać mój kwiatek. Rośnij. Trzęsienie ziemi, kryjcie się. Nie martwcie się, to tylko kiełkujące nasionko Barbary. Ma teraz swój własny krzak brokułów. Dobrze ci tak. To jest okropne. Nienawidzę brokułów. To straszne. Barbara powinna się umyć twarz. A ty jeść brokuły. Nie, tylko nie brokuły. Mam pomysł, jak się ich pozbyć. Patrzcie, tam jest ośmiornica. Julie, wiesz, że wszyscy oszuści zostaną ukarani prędzej czy później. Zwłaszcza, że Nick już przygotował dla ciebie karę. To było pyszne. No to masz dokładkę. Nie, tylko nie to. Następnym razem nie będziesz oszukiwać. Wow, frytki! Wszyscy są tacy szczęśliwi. Przecież są pyszne. Chociaż nie, Julie ma pecha. Ma tylko jedną frytkę. Jest pyszna, ale... tak mało. Chcę więcej. Teraz moja kolej. Daj mi kilka frytek. Co? Chociaż jedną. Jasne, proszę bardzo. Ha, uwierzyła. Dam ci nauczkę. Julie doda keczupowi Barbary bardzo ostrego smaku. To okrutne. Piecze! To jest takie ostre! Dlaczego we mnie? Dobrze wam tak! Barbara, musisz natychmiast się czymś ochłodzić! Tylko nie keczupem! Od razu lepiej. Dobra, dla mnie wystarczy tyle keczupu. Nick, uważaj na swoje frytki, bo nie zostanie ci ani jedna! Co? Bardzo smaczne! Dzięki, Nick! Zjadłaś wszystkie moje frytki! A masz! Nick, nie denerwuj się, następnym razem będziesz ostrożniejszy. Wow, jaka duża paczka Pringles! To jest szczęśliwy dzień Nicka. A Barbara ma całą piramidę! To niesamowite! A Julie ma tylko jednego chipsa i co malutkiego. Zamierzam to naprawić. Tak lepiej. To jest pyszne. Nick, teraz twoja kolej. Co? Nie chcą się otworzyć. Ostrożnie, nie złam sobie zębów. Mam piłę na takie okazje. Uważaj, tylko nas nie przepiłuj. Wystarczy kilka cięć i puszka otwarta. Patrzcie. Nick, otwieraj buzię szeroko. Chipsy lecą do ciebie. Wreszcie, są pyszne. Uważaj, Nick, padnij. Auć. Nick, nic ci nie jest? Chyba nie. Dobra, to teraz ja zacznę jeść moje chipsy. Wow, Barbara, co za apetyt. Uważaj, gdzie rzucasz. Jakie to pyszne. Coś mi ominęło? Nick, lepiej zostań pod stołem. Barbara świetnie się tu bawi. Julie, padnij! Nie dam rady się na to nabrać po raz drugi. O, jesteś przygotowana, a Nick nie. Uwaga na trwającą budowę! Barbara, lepiej trzymaj swoją wieżę. A! Udało się!
Co się stało? Julie, znowu masz pecha. Tylko jeden cukierek. W przeciwieństwie do Nika, on ma cały talerz Skittlesów. Wow, a Barbara ma cały zestaw wszystkich kolorów. Tylko jeden i to taki mały. Cicho, mam pomysł. Julie, nie jestem pewna, czy to zadziała, ale warto spróbować. Ojej, wspaniale. No tak lepiej. Wow. To jest pyszne. Mogłabym jeść Skittles bez przerwy. To niesamowite. Nick, teraz twoja kolej. Zobaczcie, co umiem. Jesteś pełen niespodzianek, ale powinieneś jeszcze troszkę poćwiczyć. O nie, moje cukierki. Wiem, kto ma ich o wiele więcej. Nick, nie sądzę, żeby Barbarze spodobał się twój pomysł. Najważniejsze, żeby nie zauważyła. Spadaj stąd. Auć, to wszystko jest moje. Od którego smaku powinnam zacząć? Tego albo tego? Nie, chcę ten. Nie mogę się zdecydować, to takie trudne. Wiem! Co to jest? Loteria, która pomoże mi wybrać kolor. Otwieramy. Chodź tu. Mam! Zielony, zacznę od niego. Okej. To jest pyszne. Uwielbiam Skittles. Chciałabym spróbować wszystkich smaków naraz. Jakie to pyszne. Ciekawe, co my tu mamy? Co to? Wow. Ojej. To gigantyczny cukierek. Jest ogromny i musi być niesamowicie pyszny. Taki jest. Jest naprawdę dobry. I w środku ma niespodziankę. Dziewczyny, podstawcie ręce. Wystarczy dla wszystkich. To Twixy, są pyszne. Okej. Uczestnicy nie mogą się doczekać, kiedy rozpoczną challenge. Ja pierwsza. Możesz bardziej uważać. Mam pomysł. A, topiła. Julie, uważaj, zaraz tu wszystkich przepiłujesz. Gotowe! Ups. To jest pyszne. Mogłabym to jeść bez przerwy. Julie, jesteś tak brudna, że musisz natychmiast umyć twarz. Ja następna. Wow, tak szybko pozbyłaś się opakowań. Świetnie. To jest pyszne, ale czegoś tu brakuje. Ciepłe mleko będzie w sam raz. Ojej. Wow, to prawdziwy koktajl czekoladowy. Idealne połączenie. No to teraz ja. Wow, masz prawdziwą ścianę z Twixów. A teraz zamierzam ją przestawić. Gdzie są moje materiały budowlane? Nutella, to co trzeba. Zbuduję prawdziwy wieżowiec z Twixów. Nick, nie powinieneś zostawiać dziewczyn z Twixami. A, co się dzieje? Nie! Nick, nic ci nie jest? Nie, przecież mam kask.